to nie jest tak, że ja mogę tutaj być, tylko ja powinienem tutaj być. Ponieważ to jest jeden z wielu elementów mojego oddawania im hołdu za to, co oni zrobili dla nas. Gdyby nie oni, to dzisiaj na pewno nie stąpalibyśmy po wolnej ziemi, po wolnej ojczyźnie. Chcę uczcić to, że ona umarła właśnie za nas, za to, że my możemy żyć teraz tutaj. Gdybym tutaj nie przyjechał, to głupio by mi było, no po prostu tak. No, dla takich bohaterów no, warto jest przemierzyć no, te odległości, warto jest to poświęcić o ten dzień. Mimo, że jutro mam no, do pracy na rano, to no, nieswojo bym się czuł, gdybym po prostu tutaj nie był. Tak. No, poczuwam się po prostu do obowiązku, żeby spłacić o swój dług, tak. Dług ich śmierci. Tak. Oni, mam świadomość, że zginęli za mnie, zginęli za moją wolność. Moja drużyna zdobywa imię Danuty Siedzikównej, pseudonim Inka, i wyjazd na pogrzeb był jednym z elementów zamykających naszą kampanię, więc jesteśmy tu i pełnimy służbę. Dla nas narodowców takie postaci jak Inka są bardzo ważne, tak? To są osoby, które cechowały właśnie wartości, o które my dalej walczymy, tak? Właśnie Bóg, honor, ojczyzna, to są te trzy najcenniejsze dla nas wartości. I naszym obowiązkiem jest właśnie tutaj stanąć dzisiaj i oddać cześć. Byliśmy parę lat temu na takim rajdzie w miejscu narodzenia Inki, w Guszczewinie, w Narewce. Wtedy jeszcze nie był, nawet nie przychodziło nam marzyć o tym, że odnajdą ich, że będziemy mogli im oddać hołd i cześć, a jednak się stało. Jesteśmy bardzo wdzięczni IPN-owi za jego tytaniczną pracę. Tyle czasu musieliśmy czekać na pogrzeb bohaterów narodowych, w sumie, którzy powinni być pochowani z honorami od razu po swojej śmierci. To jest symboliczny pogrzeb. To jest pogrzeb pięknie zorganizowany, przede wszystkim państwowy, tak? I to też nadaje rangi temu wydarzeniu. I to nie to, że ich żegnamy, to ten uczynek miłosierdzia, zmarłych pogrzebać. I teraz to dokonujemy z pełnymi honorami. Ze wzruszeniem i z nadzieją, że to ziarno, które zostało zasiane kiedyś i nie mogliśmy odnaleźć tego wzrostu, w tej chwili właśnie kiełkuje, w tej chwili. Przez wiele lat w zasadzie o tych osobach praktycznie w ogóle się nie mówiło, więc moim zdaniem jak najbardziej taki szacunek i właśnie to, co tutaj się dzieje, oddanie honoru jest bardzo ważne i myślę, że tak to powinno wyglądać w zasadzie od samego początku. Tak? Te lata, w których w zasadzie nie mogliśmy nawet usłyszeć o tych osobach, no powinniśmy jak najbardziej osoby, które są za to odpowiedzialne, rozliczyć z tego, a my właśnie, chociażby narodowcy, młodzi ludzie, patrioci, powinniśmy w dalszym ciągu pamięć o tych osobach przekazywać dalej. Dobrze, że te osoby są upamiętnione, szczególnie, że z takim jakby taką pompą, taką zainteresowaniem społeczeństwa, bo jakby nie patrzeć, sporo ludzi się pojawiło. Dobrze, że jest obstawa rządowa, obstawa państwa, aparatu, wojska. I myślę, że tak teraz patrząc z nieba, żołnierze AK mogą poczuć się dumni, że Polska o nich pamięta. Te pogrzeby nie mają charakteru smutnego. To jest trochę tak, jak na przykład jest beatyfikacja świętego, prawda? To nie martwimy się wtedy, że on zmarł, no bo on już jest święty. I tutaj w tym przypadku to jest po prostu, powinniśmy się cieszyć, że myśmy ich odnaleźli. Żeśmy ich odnaleźli i wprowadzamy ich do Panteonu. Marsz!
trzeba pilnować tego, żeby ta sprawiedliwość wreszcie była, żeby pokazać ludziom, że lata 40., początek lat 50. to trudny czas i dla Polski, i dla obywateli, gdzie społeczeństwo było podzielone między prawdę czasu a prawdę rzeczywistości, nie? I szkoda, że mielibyśmy zapomnieć o tak ważnych postaciach, nie? Chociażby jak Inka, jak bohaterzy z Powstania Warszawskiego, jak ludzie, którzy walczyli zaraz po wojnie również z systemem, który był niesprawiedliwy dla nas, nie? Jest to takie bardzo pocieszające, że w końcu po tylu latach możemy mówić o prawdzie. To właśnie dlatego oni ginęli, bo oni chcieli tylko prawdy, chcieli wolności, chcieli żyć w wolnym kraju. My też chcemy żyć w wolnym, w prawdziwym kraju. Młyny Boże mielą po swojemu, być może nie starcza nam cierpliwości, ale zawsze tak jest. Proszę zauważyć, dla mnie takie zetknięcie się pewnych faktów też. Ten czas Miłosierdzia Bożego, Światowe Dni Młodzieży, cały czas to się przewija miłosierdzie i ten moment, w którym właśnie chowamy tych dwóch bohaterów. Dla mnie to jest taki właśnie posiew, to jest coś, co mam nadzieję, jako naród wykorzystamy. Prawda o nich wychodzi na światło dzienne, staje się własnością publiczną, społeczną. Ta prawda, wbrew zamierzeniom zbrodniarzy, którzy chcieli ją gdzieś tam schować, ukryć, ta prawda triumfuje. I to jest wielkie chrześcijańskie przesłanie, że prawda zawsze zwycięża. To jest przesłanie nadziei, wiary. To jest coś bardzo pięknego. Dzisiejszy dzień jest bardzo dniem bardzo ważnym, bardzo pięknym. Inka, sanitariuszka, znana jeszcze z AK, później walcząca przy ramieniu Łupaszki, tragicznie zginęła z rąk ubecji właściwie tydzień przed swoim 18 rokiem życia. Została ona aresztowana w momencie, kiedy odwiedzała swoje siostry, wtedy została aresztowana przez ubeków. Wcześniej była w 5. Brygadzie Wileńskiej, gdzie robiła za sanitariuszkę i ona nie mordowała, tylko wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy jacyś ubecy byli postrzeleni, to ona też ich ratowała. Wbrew tego, co później komuniści mówili i próbowali z niej zrobić czarny charakter, który właśnie mordował podczas tej walki w lesie, a nie tak, jak było faktycznie. Był ten egzekucyjny, który strzelał w więzieniu przy ulicy Kurkower w Gdańsku. No powiedzmy sobie z odległości kilku metrów z broni maszynowej, nie zdobył się na odwagę, żeby wykonać wyrok na tej młodej osobie. Ja pisząc jakiś tekst, bo zajmuję się troszeczkę drugą konspiracją oraz więziennictwem w Polsce, opisywałem historię Inki w więzieniu. Napisałem, że być może ci żołnierze, którzy wykonywali ten wyrok, oni nie wiedzieli, do kogo strzelają, bo tam najczęściej mówiono, że są zdrajcy narodu polskiego, ale kiedy zobaczyli taką, no powiedzmy sobie, niewinną 17-letnią dziewczynę, to doszli do wniosku, że ta osoba nie zasługuje na najwyższy wymiar kary, a w ogóle nie zasługuje na to, żeby stać przed plutonem egzekucyjnym. Być może to byli ci, co nie trafili albo nie chcieli strzelić, jako pierwsi docenili jej postać i znaczenie. Zakończy ktoś tak, że żołnierz Armii Krajowej, żołnierz wyklęty, walczący u boku Łupaszki, tak samo jak Inka, skazany na karę śmierci, rozstrzelany tutaj w więzieniu w Gdańsku. Myśmy akurat mieli to szczęście, że poszliśmy zobaczyć pracę profesora Szwagrzyka w momencie, kiedy on wyjął te kosteczki, prawda, i ułożył. No to jednak niesamowity był niesamowite wrażenie, ale równocześnie, co ciekawe, jakaś legenda, niczym nie potwierdzona, mówiła, że oni tam są, no tam zostały zbudowane te groby symboliczne. I oni leżeli pod cienką warstwą piasku
Pod alei, pod asfaltu w zasadzie. I tam ich wydobyto stamtąd. I my po ich grobach, tych ukrytych, przechodziliśmy do symbolicznych grobowców. Zagończyk był w stopniu majora, był wysokim oficerem. Inka była szeregowcem, ale to pokazuje, że dla ojczyzny nieważne są stopnie, nieważne są rangi, prawda, że bohaterem może być każdy. I to jest takie piękne przesłanie, właściwie skierowane także do dzisiejszej młodzieży, że nie musisz być generałem, nie musisz być jakimś VIP-em, kimś bardzo, bardzo ważnym, że jeżeli chcesz coś dobrego dla Polski zrobić, to możesz już to zrobić zaraz, jako młody człowiek, jako ten szeregowiec właśnie, nie zwracając uwagi na te zaszczyty ordery. To jest coś bardzo, bardzo pięknego, bardzo głębokiego. Mordowano Zakończyka i Inkę. Byłem od chyba 5 tygodni w Polsce i myśmy się wychowywali na tych wzorcach. To byli ci ludzie, których należy naśladować. I gdy pytano dzisiaj, jak Solidarność, no wtedy nie myśleliśmy, ale to, że my jesteśmy tacy, jak jesteśmy, to jest ich zasługa. I to nie była walka bezsensowna. Ogromnym sensem tej walki było, że ci żołnierze stali się wzorem dla młodzieży. Umarła w młodym wieku za najwyższe ideały i zachowała się jak trzeba. Dziewczyna zmarła w wieku lat 17 i naprawdę na dzisiejsze czasy jest niesamowitym autorytetem dla osób w moim wieku, trochę młodszych, zwłaszcza jest bliska dla harcerek, ponieważ nie jest tak odległa, miała właśnie lat 17 i jest dla nich jak starsza siostra. Bardzo się wczuwają w jej życie. W tym roku miałyśmy na obozie obrzędowość związaną z jej postacią i każda oczywiście chciała być Danusią. Myślę, że takie wzory powinny być dzisiaj upowszechniane, rozgłaśniane na cały świat, żeby wszyscy, którzy przybywają, wiedzieli, że Polska ma tak bogatą historię, tak bogatą tożsamość narodową. Przez wiele lat młodym pokoleniom Polaków brakowało autorytetów, brakowało wartości tych fundamentalnych, niezmiennych, brakowało prawdy i oni powracając, jak gdyby wypełniają tę lukę i pokazują nam właśnie, jacy być powinniśmy i stanowią te niezłomne autorytety moralne, których tak bardzo nam brakowało. Ja pamiętam historię troszeczkę inaczej kształtowaną mnie, bo uczyłem się w latach 80. i te podręczniki troszeczkę inaczej mówiły o tym. Pamiętam, że historię Katynia poznałem od kolegi ze szkoły, który przyniósł Grybc, bo należał do Konfederacji Polskiej Niepodległej, nie? I przyniósł, zaczęliśmy czytać wtedy na lekcji historii, że coś takiego jak Katyń, że ofiary, że... I potem zaczęliśmy poznawać tą historię i uważam, że dzieciom trzeba to też przekazywać. Dzisiaj w czasach, gdy czasami w polityce na przykład jest dużo zakłamania, w relacjach międzynarodowych, prawda, taka postawa bezkompromisowa, szczera, jasna, tak, nie, pociąga, prawda, budzi jakąś taką refleksję, że tak powinien wyglądać świat. U młodych ludzi ta refleksja, myślę, że jest szczególnie głęboka, szczególnie ważna. Pociąga chyba także fakt pewnego odkrywania tego, prawda? No przecież dla młodych ludzi też była to historia nieznana i nagle się okazuje, że mamy patriotów, mamy wspaniałe postacie z naszej historii, o których nic nie wiedzieliśmy. Nie szukajmy ciągle, prawda leży po środku. No, prawda jest prawda. I ja myślę, że ta jednoznaczność po prostu tych młodych ludzi pociąga. A poza tym, no gdzie oni mają szukać tych bohaterów? No powstańcy warszawscy, żołnierze, prawda, niezłomni,
bardzo dużo informacji można wynieść z internetu, tylko trzeba po prostu chcieć poszukać. Ja z kolei miałem trochę ułatwione zadanie, bo mój tata jest historykiem. Jednak bardzo dużo właśnie czerpię informacji z internetu, z właśnie takich wydarzeń, jak na przykład było parę miesięcy temu 1 marca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. No i jeżeli ktoś chce, to na pewno znajdzie. Starsi mają być wzorcem dla tego młodszego pokolenia. We wszystkich tych grypsach Ciepińskiego, prawda, i u Zagończyka to się przywija. Czyli co, ukierunkowanie na rodzinę jest, tak? I tu jest fundament po prostu. Więc ja jako osoba już wiele starsza od tych ludzi, którzy tutaj stoją w mundurach, to też jest mój obowiązek, żeby kształtować, pomimo trudności jakichś tam, kształtować tą rodzinę, żeby te dzieci moje wiedziały, co to jest Polska po prostu. Jestem w 7 miesiącu ciąży i wiemy z mężem, że będzie to dziewczynka i nie mamy jeszcze imienia. I kiedy oglądaliśmy w telewizji chyba wiadomości i była podawana data pogrzebu właśnie Inki, no to mała zaczęła się w brzuchu ruszać i mówimy, to może będzie Danusia. Czemu oni się tak bardzo podobają na młodym ludziom? No z tego względu, że oni są prawdziwi i z tego względu, że oni do końca oni byli wierni swoim wartościom. My dzisiaj, tak jak ja powiedziałem i tak jak pani powtórzyła, żyjemy w czasach pokoju, ale no też każdy z nas wykonuje jakieś zadania, tak? Czy to pracuje, czy to uczy się. I oni mogą być właśnie takim dla nas przykładem, jak postępować w życiu, tak? Że nie poddawać się nawet jak napotykamy jakieś trudności, tylko do końca, tak? Do końca realizować to, co mamy, no i dzięki temu myślę, że w naszym kraju no, będzie lepiej. To byli ludzie oddani Bogu, a jeżeli jest głęboka wiara w to, co się robi, to jest się oddany ojczyźnie, bo się kocha to miejsce, z którego się pochodzi, kocha się ludzi, z którymi się mieszka i oddaje się za nich życie. Także my w tych czasach nie musimy robić tego, co oni robili. Wystarczy, że będziemy tylko żyli jak przystało na Polaków. Nie wystarczy mówić po polsku, trzeba coś od siebie dać, zrobić do tej Polski. Nie tylko co ta Polska mi dała, co ja z tego będę miał, jaki z tego interes. Czasem trzeba zrobić coś po prostu, bo tak trzeba. Nie w taki sposób, że teraz my mamy iść z karabinem i walczyć, tak jak oni to robili, tylko uczą patriotyzmu w sposób, żeby oddać wszystko, co mamy dla Polski, czyli nie życie, ale żeby oddać naszą wiedzę, żeby kształtować nowe pokolenia. Dzisiaj jednym z takich przejawów bycia patriotą jest na przykład pojawienie się na takich akcjach, ale jest to również czynny patriotyzm, czyli pokazywanie tego wieszając flagę, czyli jest to branie udziału w świętach narodowych, albo właśnie należenie do różnych organizacji lub stowarzyszeń, które zrzeszają ludzi, którzy chcą być tymi patriotami, którzy pokazują, że są wierni Polsce jako narodowi i po prostu chcą coś robić. Dla mnie bardzo ważne jest właśnie hasło życie i śmierć dla narodu, czyli my przede wszystkim musimy sobie w tych czasach poradzić z odpowiedzialnym życiem w zgodzie z tymi wartościami. Myślę, że tutaj te osoby, ich poświęcenie powinno być dla nas takim przykładem, żebyśmy byli po prostu dobrymi ludźmi, tak? Żebyśmy się kierowali odpowiednimi zasadami i również wpływali na innych ludzi, tak? Żebyśmy pokazywali, że my, biorąc pewien przykład właśnie z tych osób, chcemy pokazywać dobrą drogę, tak? Jak po prostu żyć teraz w Polsce, pokazywać swój patriotyzm i oddanie właśnie ojczyźnie. Patriotyzm ma jeszcze jeden wymiar niezwykle ważny, wymiar poświęcenia. Dla ojczyzny czasami trzeba się poświęcić, czasami trzeba coś oddać i to poświęcenie, wbrew pozorom, ma często bardzo realny wymiar. Młody człowiek, który mówi, no nie mam pracy, skończyłem studia, skończyłem szkołę, nie mam pracy, mam kłopoty z mieszkaniem, nie mam gdzie mieszkać, trudno mi poukładać sobie życie.
I co może zrobić? Może oczywiście machnąć na to wszystko ręką i pojechać na zmywak do Londynu, gdzie będzie od razu miesięcznie zarabiał godziwe pieniądze, gdzie wynajmie sobie mieszkanie, gdzie może wystartuje. Ale jeżeli taki młody człowiek powie, no dobrze, ale tam nie będę u siebie, tam nie będę w polskim otoczeniu, tam nie będę w mojej ojczyźnie, moim zadaniem jest zostać tutaj. Te kłopoty są, ale dam sobie z nimi radę. Z pomocą ludzi, z pomocą może mądrych także polityków, którzy stoją na czele państwa, jakoś z tego powoli wyjdę. Nie będzie łatwo. To wymaga poświęcenia, to wymaga ofiary, ale to jest właśnie patriotyzm. Powiedzieć, że moje miejsce jest tutaj, nad Wisłą i Odrą, a nie gdzieś tam w Londynie czy w Holandii. Więc to wymaga poświęcenia, to wymaga ofiary, ale to jest właśnie ten patriotyzm dnia dzisiejszego. Polacy są tacy, że w czasie pokoju się kłócą na każdy temat i każdy z każdym, ale w czasie zagrożenia potrafią się zjednoczyć i oddać to, co najwartościowsze, czyli swoje życie w obronie ojczyzny. Myślę, że gdyby zaszła potrzeba, to potrafilibyśmy starać się dorównać bohaterom. Oni, kiedy byli młodymi ludźmi, twierdzili, że oni nie myśleli cały czas o tym, żeby walczyć o Polskę, żeby trzymać w ręku karabin. Natomiast kiedy padło to wezwanie bronić ojczyzny, bronić Polski, no to stanęli na wysokości zadania. Także my do końca nie wiemy, jak to odpukać, aby tego nigdy w życiu nie było, ale gdyby zaszła taka potrzeba, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka reakcja była. Ja myślę, że odzew byłby bardzo szeroki. Gdyby ludzie mieli czas do namysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. W tym wypadku sytuacja rodzi bohaterstwo. W momencie, kiedy my znaleźlibyśmy się w podobnej sytuacji, myślę, że wśród wielu z nas byłoby skłonnych do takiego bohaterstwa. Wiadomo, że dochodzi tu czynnik ludzki czysto, czyli cierpienie, które zarówno Inka, jak i Zagończyk przeżywali. To jest nie do określenia, czy jesteśmy w stanie podobne katusze przejść i z podobnym podniesionym czołem zginąć. Myślę, że jest to wzór i ideał, który powinien mieć każdy harcerz i każdy Polak tak naprawdę. Przede wszystkim myślę, że polski patriotyzm się przez cały czas rozwija i myślę, że jest to bardzo szybka i dynamiczna droga, którą patriotyzm polski pokonuje. I myślę, że bardzo wiele ludzi, młodych ludzi, byliby również teraz w stanie oddać swoje życie. Naturalnie trudno mówić w czasach pokoju, czy ja bym był w stanie oddać życie, ale mam nadzieję, że tak. Do salwy honorowej! Trzyma! Salwą! Salwą! Kampania! Chodź! Mnie zaskoczyło pozytywnie, że ze Szczecina myśmy wyjechali trzema autokarami ze 150 osób, a to tylko w autokarach. Ze Szczecina nawet i z 200 osób mogło przyjechać. My słyszeliśmy od organizatorów, że 40 tysięcy ludzi nawet mogło być i tak no mniej więcej ja nie na jednej manifestacji byłem, więc tak też mi się wydaje. A spodziewałem się, że tyle będzie i spodziewam się też, jak na przykład uda się odnaleźć wreszcie szczątki rotmistrza Pileckiego, to ludzi będzie tyle samo albo nawet jeszcze więcej. Po prostu Polacy oczekują, tak, że ci bohaterowie, którzy przez tyle lat byli no, zapomnieni, że wreszcie możemy im oddać honor tak jak należy się człowiekowi no, po prostu, tak po ludzku. Thank you.